Rząd przystąpił do realizacji założeń tarczy inflacyjnej. Ma ona chronić polskie rodziny i zmniejszać obciążenie ich domowych budżetów związane ze wzrostem cen. Dzisiaj już Rada Ministrów przyjęła pewne rozwiązania, które muszą być przyjęte w formie ustawowej. Obniżamy stawkę VAT na gaz ziemny z 23% do 8%. To duży koszt dla budżetu, duże uszczuplenie wydatków, dochodów budżetowych, ale bardzo ważny uzysk, bardzo ważna korzyść dla obywateli, którzy gazem w szczególności ogrzewają swoje pomieszczenia, swoje domy, swoje mieszkania czy miejsca pracy. Całkowicie znosimy akcyzę na energię elektryczną i obniżamy stawkę VAT za energię elektryczną z 23% do 8%. Maksymalna obniżka akcyzy na paliwo to jest następne nasze działanie. Tutaj nasze działania składa się z jednej strony z znaczącej obniżki wpływów do budżetów, a w związku z tym obniżenia ceny benzyny poprzez spadek akcyzy, zmniejszenie akcyzy poprzez obniżenie opłaty emisyjnej do zera na okres 5 miesięcy do końca maja przyszłego roku, nawet ponad 5 miesięcy. I jednocześnie też nie zaliczamy paliw do podatku handlowego, co powoduje, że obniżona zostanie cena paliwa o kolejne kilkanaście groszy. Wszystkie te działania razem będą prowadziły do obniżenia ceny paliwa o 20 do 25 groszy, a optymiści mówią, że nawet do 30 groszy. Wdrażamy dodatek osłonowy, będzie wypłacany w dwóch ratach i będzie on w kwotach od 400 zł do nawet 1100 zł, w zależności od wielkości gospodarstwa domowego, od wielkości, od liczebności.